Johann Wolfgang Goethe, Faust. Dramat otwiera dedykację autora, który zwraca się do zjaw i duchów przeszłości, rozumianych jako czasy minione, utracone szczęście, miłość i przyjaźń. Wyraża się tak, jakby czuł się bardziej związany z przeszłością niż z teraźniejszością. Ma nadzieję, że to, co odeszło, niedługo powróci. Bohaterami początkowej sceny są dyrektor, poeta i wesołek. Rozmawiają na temat znaczenia teatru i sztuki w życiu człowieka. Dyrektor zastanawia się, jak zadowolić publiczność, czy ludzie chętnie będą odwiedzać jego teatr. Poeta przedstawia stanowisko zwolennika sztuki klasycznej. Nie uznaje jej za rozrywkę dla mas, pragnie, aby doceniono tak zwaną sztukę wyższą. W opozycji do niego staje wesołek, który prezentuje sztukę ludyczną, znaną z jarmarków i kierowaną do prostych ludzi. Uważa, że ważniejszy jest kontakt z tłumem i sztuka, która poprzez błazeństwo będzie dla nich rozrywką. Część pierwszą tragedii rozpoczyna prolog w niebie. Pojawiają się archaniołowie Rafael, Gabriel i Michał, opiewający wspaniałość boskiego stworzenia. Chwalą niebo, słońce i ziemię. Do rozmowy przyłącza się Mefistofeles, wyrażając niepochlebną opinię na temat złej kondycji człowieka. Krytykuje dzieło Boga i liczy na to, że spotka się z nim twarzą w twarz. Kiedy dochodzi do konfrontacji, Bóg zapytuje o niejakiego Fausta, a diabeł zakłada się z Bogiem o duszę owego człowieka. Chce udowodnić, jak słaba jest wiara istoty ludzkiej. Rozmowa między nimi dotyczy istoty człowieczeństwa i wartości duszy. Faust spędza wieczór w swojej pracowni wyposażonej na styl gotycki. Pomieszczenie jest surowe, zaciemnione, pełne starych książek i papierów. Jest Wielka Sobota. Bohater zastanawia się nad sensem zdobywania wiedzy i poznawania świata poprzez rozum. Dochodzi do wniosku, że mimo iż zgłębiał przez lata nauki, nie poznał istoty istnienia, esencji rzeczywistości. Czuje się zawiedziony dotychczasowym życiem i neguje swoje postępowanie jako profesora, który naucza niepoznawszy istoty nauki. Żałuje czasu, który poświęcił na zdobywanie wiedzy zamiast na podróże czy rodzinę. Uważa swoje życie za przegrane. Postanawia więc odrzucić rozum, zwraca się w stronę magii i odwołuje do Nostradamusa. W księdze czyta zaklęcia i podziwia obrazy makrokosmosu, symbolizującego wszechświat, który żyje jak jeden organizm. Przywołuje ducha, który przedstawia świat jako wciąż odradzające się w sobie dzieło Boga, utożsamianego z naturą. Duch kpi z Fausta, próbującego dotrzeć do sensu istnienia, po czym znika. Następnie ku niezadowoleniu bohatera pojawia się jego asystent Wagner i wdają się oni w dyskusję, przedstawiając człowieka jako aktora w teatrze, którym jest świat. Bohater wpada w rozpacz i zamierza wypić kielich trucizny. Powstrzymuje go jednak dźwięk dzwonów przypominających o zmartwychwstaniu Jezusa. Faust z pokorą przyjmuje więc dany mu los człowieczy i wraca ku rzeczywistości. Przed bramą miejską ludzie hucznie świętują Dzień Wielkiej Nocy. W bramie miasta pojawia się doktor Faust wraz z asystentem Wagnerem. Zostają wesoło przywitani i zaproszeni do zabawy przez zgromadzonych chłopów. Jeden wspomina, jak Faust wraz z ojcem leczyli chorych podczas epidemii dżumy. Okazuje mu wyrazy wdzięczności w imieniu całej społeczności. Faust jednak wspomina, że jego ojciec nie do końca był uczciwy, że wierzył w działanie leków własnej roboty, które jednak częściej zabijały niż leczyły. Podziękowania chłopa uznaje za bluźnierstwo, ponieważ jego zdaniem ludzie przeżyli z łaski Boga, a nie dzięki zabiegom lekarzy. W pewnym momencie obaj zauważają psa, którego Faust bierze za złego ducha. Wagner przekonuje go jednak, że to zwykły czarny pudel, oswojony i dobrze wytresowany, więc mężczyźni zabierają go ze sobą do domu. Faust, przybywszy do izby wraz z psem, zaczyna tłumaczyć Biblię. Zastanawia się nad znaczeniem pierwszych słów. Na początku było słowo, pochodzących z Ewangelii świętego Jana. Jest niezadowolony z ich brzmienia i próbuje znaleźć synonim. W tym czasie pies bardzo hałasuje. Zdenerwowany Faust używa zaklęcia, aby uciszyć zwierzę. Zamiast tego pies znika, a pojawia się Mefisto w przebraniu wędrowca. Okazuje się, że pentagram widniejący na progu izby uwięził diabła w środku. Bohater zatrzymuje gościa i zmusza go, aby objawił mu swą moc. Duchy usypiają Fausta, a w międzyczasie Mefistofeles znika. Gdy Faust budzi się, powraca Mefisto i oferuje układ. Jest to kluczowa scena dramatu, ponieważ Faust zaprzedaje swą duszę diabłu w imię poznania uciech cielesnych i zaspokojenia pragnień.
Dotychczasowe życie uznaje za marne i bezwartościowe. Pociąga go obraz wspaniałego świata roztaczany przez diabła. W piwnicy Auerbacha w Lipsku zebrali się Frosch, Zybel, Almayer i Brandem. Biesiadują głośno, śpiewają i piją. Mefisto chce na tym przykładzie pokazać Faustowi, na czym polega różnica między zabawą a prawdziwym życiem. Mami zebranych mężczyzn zabawną pieśnią i sztuczkami. Wyczarowuje wino, które pali łapczywych biesiadników w gardło. Gdy rozwścieczeni próbują dopaść diabła, Mefisto rzuca na nich urok, po czym oboje z Faustem wychodzą. Bohaterowie pojawiają się teraz w domku czarownicy, sługini diabła. Nakazuje jej on wykonanie napoju, który odmłodzi Fausta i wróci mu młodzieńczy wigor. Faust, pełen wątpliwości, początkowo opiera się, ale daje się skusić wizji odzyskania młodości i po wypiciu tajemniczego wywaru wychodzą z domu czarownicy. Na ulicy bohaterowie mijają piękną Małgorzatę. Fausta ogarnęło pożądanie i zmusił Mefista, aby pomógł mu zbliżyć się do dziewczyny. Faust pojawia się w komnacie Małgorzaty i w rozmarzeniu ogląda pomieszczenie. Mefistofeles przynosi tajemniczą szkatułkę, która ma być prezentem dla dziewczyny, i bohaterowie wychodzą. Kobieta po powrocie do domu spostrzega ją i z zachwytem przymierza piękne klejnoty i naszyjniki. Matka Małgorzaty, zobaczywszy drogocenne przedmioty, przekonuje jednak córkę, że należy oddać je na rzecz kościoła. Faust, dowiedziawszy się o tym, prosi diabła o jeszcze jeden, znacznie większy, podarunek dla dziewczyny. Mefistofeles pojawia się w domu Marty, sąsiadki Małgorzaty, i podaje jej fałszywe informacje na temat śmierci jej męża. Chce w ten sposób zbliżyć się do kobiet i umawia się z nimi na wieczorne spotkanie. Schadzka ma miejsce w ogrodzie za domem Marty. Faust wyznaje Małgorzacie swą miłość. W jaskini w lesie Faust rozmyśla nad szczęściem, jakim jest miłość, gdy nagle pojawia się Mefisto i próbuje przekonać bohatera, że należy skorzystać z uczucia dziewczyny i zaspokoić cielesne potrzeby i żądze. Małgorzata, przesiadując samotnie w izbie, niepokoi się o swoją przyszłość z Faustem. Podczas rozmowy próbuje poznać jego stosunek do wiary i upewnić się, czy jest chrześcijaninem. Bohater miga się od jednoznacznej odpowiedzi, rozprawia o boskim absolucie i pokazuje, jak ulotne są ludzkie uczucia, czyli również wiara w Boga. Dziewczyna przyznaje, że nie ufa przyjacielowi ukochanego. On uspokaja ją i wręcza flakonik z miksturą, która ma uśpić jej matkę, aby mogli się wieczorem spotkać. Jednak będzie to trucizna i matka dziewczyny umrze. Małgorzata czuje się zhańbiona i prawdopodobnie już wie, że jest w ciąży. Pojawia się jej brat, żołnierz, i zawiedziony uczynkiem siostry chce pojedynkować się z jej kochankiem. Dzięki zaklęciu Mefista Faust zabija Walentego, po czym oboje uciekają. Walenty, umierając, złorzeczy siostrze i przepowiada jej los prostytutki. Uciekinierzy udają się w stronę Łysej Góry, na której ma odbyć się sabat czarownic. Po drodze spotykają przedstawicieli różnych stanów społecznych, jak generała czy parweniusza. Zaczynają wszyscy razem tańczyć i śpiewać, oddają się hucznej zabawie. Gdy docierają na górę, rozpoczyna się przedstawienie teatralne. Aktorami są bohaterowie utworów Szekspira, Snu nocy letniej oraz Burzy. Umiejscowienie dramatu w dramacie jest zabiegiem szczególnym, ukazującym motyw teatru nawiązujący do kultury epoki. Bohaterowie stoją pośrodku wielkiego pola w pochmurny dzień. Faust odgraża się diabłu, który zataił przed nim fakt, że Małgosia trafiła do więzienia. Żąda uwolnienia ukochanej i jest gotów zrobić wszystko, aby ją uratować. Faust przedostaje się w nocy do więzienia, ale opętana rozpaczą Małgorzata nie poznaje go. Siłą próbuje przeciągnąć dziewczynę za bramy miasta. Jednak ta zachowuje się jak opętana. Mówi, że utopiła swoje dziecko w stawie, czuje się potępiona i okazuje skruchę przed Bogiem. Na widok Mefista wyrzeka się miłości do Fausta. Na słowo diabła potępiona, wypowiedziane w stronę dziewczyny, z góry dochodzą słowa zbawiona. Pierwsza część dramatu kończy się, nie wyjaśniając zakładu między Bogiem a diabłem o duszę Fausta. Jeżeli Ci się podobało, zachęcam Cię do subskrypcji naszego kanału oraz polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/a+nauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać, pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com.